Stadiony.net prezentują Stadiony Euro 2028. Kandydatura Wielkiej Brytanii i Irlandii. Cześć! Przed Wami pierwsza część cyklu, w którym prezentujemy stadiony krajów ubiegających się o organizację Mistrzostw Europy w 2028 roku. Dziś bierzemy pod lupę Wielką Brytanię i Irlandię. Nie brakuje tam wyjątkowych stadionów, dlatego mamy Wam sporo do powiedzenia i pokazania. Zanim jednak przejdziemy do naszej prezentacji, chcielibyśmy poprosić Was o zostawienie suba z dzwonkiem oraz o polubienie tego materiału. Komentarz pod filmem też będzie mile widziany. Zacznijmy więc wspólną podróż po piłkarskich arenach Irlandii, Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii Północnej. Aviva Stadium. Pojemność 51 700. Dublin. Arena jest powiązana z dwoma sportami, piłką nożną oraz rugby. To pierwszy i jedyny w Irlandii stadion kategorii czwartej UEFA, a w 2011 roku na jego murawie rozegrano finał Ligi Europy. Już na pierwszy rzut oka uwagę przykuwa niezwykły design. Całość ma kształt opływowej misy i została pozbawiona ostrych krawędzi. Jednocześnie północna część stadionu jest znacznie niższa od reszty konstrukcji, tak aby nie blokować dostępu światła słonecznego do sąsiednich budynków. Poza tym to właśnie Aviva Stadium został zwycięzcą Stadium of the Year 2010, pierwszej edycji autorskiego plebiscytu Stadiony.net, który odbywa się do dziś. Croke Park. Pojemność 82 300. Dublin. W Dublinie zostajemy jeszcze na chwilę. Czas na Croke Park, dom sportów gelickich, a przede wszystkim hurlingu i futbolu gelickiego. Słyszysz te nazwy po raz pierwszy? Spokojnie, mało kto poza Irlandią je zna. Zresztą dyscypliny te nie proponują niczego, czego świat już nie widział. Hurling łączy elementy hokeja na trawie, lacrosa i baseballa. Z kolei futbol gelicki to coś w rodzaju hybrydy piłki nożnej, rugby i koszykówki. Oczywiście nie chcemy być niemili, dlatego trzymamy mocno kciuki za Euro 2028 na Croke Park. To niepowtarzalna szansa, aby w końcu zawitał tam jakiś poważny sport. Bo i z poważnym stadionem mamy do czynienia. To największy obiekt tego typu w Irlandii. Pojemność areny wynosi aż 82 300 miejsc. Casement Park. Pojemność 34 578. Belfast. Czas udać się do Irlandii Północnej. Casement Park to główna arena sportów gelickich w Belfaście. Są na niej rozgrywane mecze hurlingu oraz piłki nożnej klubu Antrim. Obiekt jest nieco przestarzały, dlatego czeka go gruntowna renowacja. Projekt nowego stadionu zakłada spore zmiany. Przede wszystkim otrzyma on standardowe miejsca siedzące, których do tej pory brakowało, a jego pojemność wzrośnie o prawie 3000 miejsc. Fasada obiektu i górna część trybun najprawdopodobniej będą wykonane w dużej mierze z przezroczystych materiałów, tak aby nie zabierać światła słonecznego okolicznym budynkom mieszkalnym. Hampden Park. Pojemność 51 866. Glasgow. Tym razem odwiedzamy Hampden Park, czyli Narodowy Stadion Szkocji w Glasgow. Na jego murawie można regularnie zobaczyć piłkarzy Queen's Park FC. Klub ten obecnie nie znaczy nic w światowej piłce, lecz nosi dumnie miano najstarszego w kraju. To właśnie dzięki tej piłkarskiej drużynie Hampden Park powstał i napisał swoją historię. Od momentu inauguracji w 1903 roku aż do wybudowania słynnej brazylijskiej Marakany w roku 1950 stadion z Glasgow był największy na świecie. Jego rekordowa pojemność wynosiła 183 388 miejsc. Robi wrażenie. St. James's Park. Pojemność 52 305. Newcastle. Choć St. James's Park wygląda, jakby został złożony z dwóch różnych stadionów, trudno nie darzyć go sympatią. Obiektowi daleko do wizualnej perfekcji, ale w pewnym sensie właśnie wyglądowi zawdzięcza swoją popularność. St. James's Park to jednak znacznie więcej niż nietypowa konstrukcja.
Atmosfera podczas meczu lokalnego Newcastle United potrafi być elektryzująca. I to nie tylko podczas spotkań z Sunderlandem. Obiekt jest solidnym kandydatem do ugoszczenia części spotkań Euro 2028. Co ciekawe, St. James's Park jest najstarszym stadionem w północno-wschodniej Anglii. Jego inauguracja naprawdę miała miejsce w roku 1880. Stadium of Light. Pojemność 49 tysięcy. Sunderland. Stadium of Light, dom Sunderlandu, nawiązuje swoją nazwą do lampki noszonej przez górników. Ten symboliczny przedmiot doczekał się nawet swojego pomnika przy obiekcie. Wszystko to jest ukłonem w stronę górników, którzy stanowią znaczną część fanów klubu. Stadion może pomieścić na swoich zadaszonych trybunach aż 49 tysięcy widzów, co czyni go 9. największą areną piłkarską w Anglii. Szkoda tylko, że rozgrywający swoje mecze na tym obiekcie Sunderland utknął głęboko poniżej poziomu rozgrywkowego Premier League. Kto wie, może to kolejne nawiązania do górniczych tradycji? Odkładając jednak żarty na bok, nie można odmówić temu miejscu gorącej atmosfery i bogatych tradycji piłkarskich. Everton Stadium. Pojemność 52 888. Liverpool. Everton od 1892 roku jest związany ze stadionem Goodison Park. Dni tego obiektu dobiegają jednak końca, a klub czekają przenosiny. W Liverpoolu powstaje bowiem Everton Stadium, kolejna arena, która być może ugości Euro 2028. Cała portowa linia nabrzeża Mersey, przy której trwa budowa, była wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlatego postanowiono, że stadion będzie nawiązywał stylistycznie do okolicznej architektury portowej. Wewnątrz obiekt otrzyma jedno-, dwu- i trzypoziomowe trybuny, które pomieszczą ponad 52 tysiące widzów. Ponownie zachęcamy Was do polubienia tego materiału i zostawienia komentarza. Oprócz tego zauważyliśmy, że ponad 90% naszych widzów nie subskrybuje jeszcze naszego kanału. To zajmie tylko chwilkę i nic nie kosztuje, a nam bardzo pomogłoby w rozwoju. Etihad Stadium. Pojemność 53 400. Manchester. Pamiętasz bramkę Aguero przeciwko Queen's Park Rangers z 94 minuty? Tamten gol dał Manchesterowi City pierwszy tytuł mistrzowski Premier League i padł właśnie na Etihad Stadium. Wygląda na to, że obiekt ten zostanie świadkiem jeszcze wielu emocjonujących piłkarskich potyczek. Oczywiście wciąż nie wiadomo, czy odbędą się tam mecze Euro 2028. Jeśli jednak tak się stanie, stadion Etihad na pewno spisze się na medal. Obecnie arena ma 53 400 miejsc, ale jego pojemność może wkrótce wzrosnąć do ponad 60 tysięcy. Old Trafford. Pojemność 74 310. Manchester. Najatrakcyjniejszy, najprzestronniejszy i najbardziej niezwykły stadion, jaki kiedykolwiek widziałem. Jako boisko piłkarskie jest bezkonkurencyjny na świecie. Te słowa zostały napisane w Sporting Chronicle w dniu otwarcia Old Trafford. Podobna aura otacza dom Manchester United do dziś. Teatr marzeń, jak nazwała go legenda klubu Sir Bobby Charlton, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych stadionów w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Ma on ponad 74 tysiące miejsc, jeśli chodzi o angielskie obiekty piłkarskie, wielkością ustępuje tylko Wembley. Z uwagi na swoją historię i funkcjonalność, arena jest wymieniona jako jedna z tych, na których może odbyć się Euro 2028. To byłby spektakularny widok, pełne trybuny i najlepsi piłkarze Europy na murawie Old Trafford. Villa Park. Pojemność 50 tysięcy. Birmingham. Villa Park to jeden z najstarszych stadionów piłkarskich w tym zestawieniu. Obiekt został oddany do użytku w 1897 roku i od tamtego czasu korzysta z niego klub Aston Villa. Arena jest znana jako jedna z najgłośniejszych w Anglii. To dobry prognostyk przed Euro 2028.
Na stadionie planowane są prace renowacyjne, dzięki którym przede wszystkim wzrośnie jego pojemność z 42,5 tysiąca miejsc do 50 tysięcy. Wyremontowany Villa Park będzie gotowy na przyjęcie gości z całego kontynentu. Principality Stadium. Pojemność 73 931. Cardiff. Principality Stadium jest domem drużyny narodowej Walii w rugby oraz ważnym miejscem dla futbolu. Odbywały się tam finały Ligi Mistrzów i Pucharu UEFA, a także piłkarskie mecze Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Arenę mogą znać również fani polskiej reprezentacji. Po raz ostatni gościła ona biało-czerwonych w 2004 roku w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata, kiedy to nasi pokonali Walię 3-2. Pojemność stadionu wynosi prawie 74 tysiące miejsc, co czyni go jednym z największych w Wielkiej Brytanii. Poza tym dach obiektu można otwierać i zamykać, a to znacznie ułatwia mecze przy wymagającej pogodzie. Tottenham Hotspur Stadium. Pojemność 62 850. Londyn. W naszym zestawieniu nie brakuje stadionów o ogromnej wartości historycznej. Ten jeszcze jej nie ma, bo służy od 2019 roku, ale wszystko przed nim. A w zasadzie przed zawodnikami korzystającego z obiektu Tottenhamu Hotspur. Niestety gabloty klubu pomimo ponad 140-letniej historii świecą pustkami. W obiekcie zastosowano kilka zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Na przykład ruchomą płytę boiska umożliwiającą zmianę nawierzchni. Stadion został wyposażony także w system chłodzenia. Utrzymuje on przyjemną temperaturę w gorące dni, a kibicom kogutów pomaga koić nerwy po meczach przegranych u siebie. Poza tym wewnątrz areny znajdują się cztery spore telebimy, które stanowią ciekawy dodatek do oprawy meczów. London Stadium. Pojemność 66 tysięcy. Londyn. Są tu fani lekkiej atletyki? Być może oglądaliście swoje ulubione dyscypliny na London Stadium podczas Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku. Obiekt powstał z myślą o tych rozgrywkach, a po ich zakończeniu został przejęty przez West Ham United. W wyniku prac modernizacyjnych stadion otrzymał nowe zadaszenie, największe w swoim rodzaju na świecie. Został też wyposażony w rozsuwane dolne trybuny poruszające się ponad strefą lekkoatletyczną. Wszystko to stawia londyński stadion olimpijski w roli czołowego kandydata do organizacji Euro 2028. Obiekt gościł już poważne imprezy sportowe i poradzi sobie z podobnym zadaniem w przyszłości. Wembley Stadium. Pojemność 90 tysięcy. Londyn. Pozostajemy w Londynie, aby odwiedzić ostatni stadion w naszym zestawieniu – Wembley. To świątynia angielskiego futbolu, a zarazem jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Londynie. Oczywiście historyczna arena już nie istnieje. W 2007 roku zastąpiła ją budowla, która funkcjonuje do dziś i jest obecnie drugim największym stadionem w Europie. Nowe Wembley wzbudzało emocje, zanim jeszcze zostało oddane do użytku. Choć mało kto o tym pamięta, swego czasu robotnicy zatrudnieni przy budowie obiektu stawiali u bukmachera, że nie będzie on gotowy na swoją inaugurację. Od tamtej pory jest tylko ciekawiej. Nowa arena zdążyła już ugościć finały Ligi Mistrzów w 2011 i w 2013, piłkarskie mecze Igrzysk Olimpijskich w 2012 roku oraz 7 spotkań podczas Euro 2020. Wembley to nie tylko wielka historia, ale również funkcjonalny i nowoczesny obiekt. W ten sposób kończy się nasza podróż po stadionach Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wyjątkowe obiekty, bogata historia piłki nożnej oraz miłość ludzi do tego sportu. To tylko niektóre z powodów, dla których kandydatura tych krajów ma dużo sensu. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żeby Mistrzostwa Europy odbyły się właśnie tam. Kliknijcie też w dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych kolejnych materiałów, nad którymi już pracujemy. Dzięki i do następnego razu.